Pyk, pyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Żółwior. Słuchajcie, no mówiłem, że będą szachy, że tak powiem. Także dzisiaj troszeczkę inaczej. Czemu szachy? Słuchajcie, ja w szachy gram od 10 roku życia, może 8. Mój plecak. No, niech se będzie twój plecak. Od 10 roku życia gram w szachy. No bo szachy są Enodu. Dlaczego nie? Bo ja też nie tylko biorę i odpalam tylko i wyłącznie tylko ETS-a. To nie jest tylko i wyłącznie Euro Truck Simulator kanał, szanowni państwo. No jest też również inne. Tak, tak. Dokładnie to samo, co jest na głównej, co jest w logo. Cześć Piotr, siema, siema wszystkim. Widzę tutaj, bo ja się przyzwyczajam, że tu czytam, tutaj witajcie, witajcie. Także tak, czeskom, dokładnie. Słuchajcie, dopiero co wszedłem, także ja nie mam żadnych statystyk, żadnych nie wiadomo Bóg wie czego. Dopiero zaczynam. Wiele z was nie ma z wami żadnej, może nie tyle co pojęcia, ale obstawiam, że dużo osób gdzieś tam się nie interesowało szachami. Krzysztof, ale myślę, że też czasami trzeba. Raczej słuchajcie, no można ze mną zagrać, no jasne, że można, no zanim założycie konto, zanim tamto, także myślę, że tak na spokojnie, nie? Na spokojnie, słuchajcie, no załóżcie konto na chess.com sobie, to jest jedna z największych stron internetowych i w ogóle, zajfajne jak skonfigurować OBS-a, no teraz tutorial na OBS-a. No myślę, że tyle tego jest, uwierz mi, że mogę ci wytłumaczyć, ale to w razie tam kiedyś. Słuchajcie, nie wiem, znacie reguły szachów, czy nie za bardzo? Znacie pionki, jak się nazywają, czy tak nie za zbytnio? Czy słuchajcie, pamiętajcie, cześć Hammer, siema. Słuchajcie, no tak jak mówię, ja nie chcę, żebyście uważali, żeby nie było, kanał Trackers Go nie jest tylko i wyłącznie odnośnie ETS-a, ATS-a, czy innych sportowych i w ogóle. Ja też chcę wiele innych rzeczy wziąć i w ogóle, nie? Ja znam, mam 5 z szachów, trampek 5 z szachów. To bardzo niska ranga, bo się zaczyna od 1000. Także nie znacie. Dobra, to tak na szybko. Reguły są bardzo proste. Jeżeli chodzi o ogólnie. A białe, czarne, nie ma znaczenia, kolory, w zależności które białe zawsze zaczynają, to jest taka tylko i wyłącznie zasada. I generalnie wygląda tak, pierwszy rząd, znaczy drugi rząd, macie pionki, jest wieża, koń, chyba goniec bodajże, o ile dobrze pamiętam, laufer chyba bodajże goniec. Goniec to jest laufer chyba, no ja nie wiem, ja pamiętam takie nazwy, laufer, królówka, król. Drugi laufer, drugi koń, druga wieża. Wieże chodzą tylko i wyłącznie góra, dół, po wszystkich, przez wszystkie 8. Proszę? Wieże chodzą góra, dół, boki, nieważne z której strony, mogą we wszystkie 4 strony, ale nie na kątach, od razu mówię. Goniec laufer, tak Gemin, dobrze. Koń chodzi 3 do góry, 1 na prawo. Zawsze może iść 3 tylko, czyli 1, 2, 3 i zawsze idzie do góry w prawo, nieważne w którą stronę, zawsze idzie 2 do góry, 1 w prawo, w lewo, obojętnie, także tak to wygląda. O, Rawi wskoczył, no słuchaj, Rawi to wpijaj tutaj, no widziałem cię. Siema, cześć Kart. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o laufer chodzi po kąty, jest czarny, czyli po czarnych chodzi, ewentualnie biały laufer chodzi tylko po białych polach, czyli tylko po przekątnych. Królówka może iść we wszystkie strony, nieważne gdzie. Król również we wszystkie strony, ale tylko o jedno pole. Tak to wygląda. Myślę, że w praniu to zobaczymy. Cześć weteran, siema. Pozdrowienia z Litwy, o widzisz, popatrz. Dobra, słuchajcie, tu ja widziałem Rawiego, ale nie wiem, ty Rawi jesteś na tym? Czekajcie, ja wejdę sobie na live'a. Jakby co Rawi tam, czy ktoś, to ja jestem na live'ie, to można tam wbić w razie W.
Dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie. Pamol nie ma najmniejszego problemu. Ja pierw zagram jakikolwiek... Ja gram tak mniej więcej, można byłoby powiedzieć, szybkie szachy, bo to 10 minut to nie jest... Jak ze mną... Rawi, wbij do mnie na tego, na Discorda. Myślę, że to będzie najlepsza, najbardziej adekwatna wersja. Cześć Anubis, siema Żółwior. Co tam dobrego, jak tam? Ja nie wiem, czy to jej nie trzeba po prostu wziąć i pierw założyć i dopiero... widzę, że tu jesteś. O, no mamy z Rawim. Proszę bardzo, pierwsza partia. No zobaczymy, jak wyjdzie. No mniej więcej, znaczy do 5 minut chyba, Pamol, bodajże szybkie szachy były, nie? Partia zostanie przerwana za 8 sekund, a czemu tak? A, okej, Anubis, spoko. Nie wiem, czemu partia zostanie przerwana za 8 sekund. To jest ciekawe było. Tu się oczywiście nic nie... A, okej, moment, dobra. No, czekamy chwilę, bo tutaj mówię, pierwszy raz, słuchajcie, odpalam, także no nie zdziwcie się, bo... ja dzisiaj grałem już sobie dwie partie, ale tylko z komputerem, także to nie są rankingówki. A więc ja w szachy, powiem wam szczerze, jeszcze kiedyś miałem BlackBerry i tam była naprawdę bardzo dobra aplikacja odnośnie szachów. Zarąbista była i słuchajcie, zawsze... Ze dwie, trzy partie gdzieś tam cisnąłem w... Znaczy, co się stało, że z kierownictwa... Gołębie pocztowe, witam cię serdecznie, Żółwior. Ja grałem w szachy, ja gram w szachy od 8 roku życia, coś koło tego. Czyli w tym momencie będzie 19 lat? No, 19? 10? Nie, więcej nawet. 22 lata około. 21, 22 lata, tak można byłoby powiedzieć, nie? Dzień dobry. O, cześć Rawi, siema. Ty, ja zrobiłem już ruch. Ale nie ma żadnego ruchu, bo ciebie wywaliło. Nie wiem, ja miałem, że... Widzę. Nie, ja mam, że partia porzucona. No to weź rewanż. Dobra. Dziwne to jest, powiem ci. Ja pierwszy raz tutaj, także wiesz, nie mam pojęcia, jak to będzie wychodziło. Zobaczymy. No słuchajcie, moje dawno nie brałem, szachy nigdy nie ogarnęłem. Będziemy starali się to jakoś wam brać i wyjaśnić, i wytłumaczyć, aby oczywiście nie było większego problemu pod tym względem. Siema. Cześć czołem, siema. A ty, Rawi, kiedy ostatni raz grałeś w szachy? 10 lat temu. Patrzcie, nietypowe, nie? A tak dzisiaj sobie walnąłem u kilku właśnie ludzi odnośnie szachów. I w sumie wyszło na dobre, także... chyba nie będzie takiej tragedii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówisz, że 10 lat temu, tak? Cześć Damianek, siema, Żółwior. Najgorsze jest to, że jeszcze trzeba sobie brać i muszę was czytać też przy okazji. Tak, można ze mną zagrać, nie ma najmniejszego problemu, tylko dajcie trochę pograć. Słuchajcie, nie grałem dawno, także myślę, że trzeba się tutaj troszeczkę wdrożyć przede wszystkim. I nie będzie większego... będzie szybka pewnie. O, wiesz, no... Tam się nie grało. Ja grałem ostatnio, no w zeszłym roku chyba w sumie katowałem, tak, Aga, nie? No. Coś takiego, no tak w sumie katowałem i to sporo, bo tam na kurniku dużo tam gdzieś katowałem. Także pod tym względem, no, było swoje. Nie mogę stwierdzić, nie mogę zaprzeczyć. Także wiesz... Ale nawet nie ma problemu. Przynajmniej na tej grze można skupić się na czacie. Niekoniecznie, jeżeli masz 10 minut, to nie jest takie, że hop siu, że skupisz się od razu na czacie. To jest, wiesz, to jest takie, no na dwoje babka wróżyła, tak? No ja czytam, ale jednak to jest 10 minut nadal. I to nadal daje się we znaki. Także, no słuchajcie, no powoli do przodu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jakby nie patrząc. Zawsze wszystko może się zdarzyć. I nigdy nic nie wiadomo. To tak. Jest strona chess.com? Tak, chess.com.
Także no, tak by to wychodziło. Ja powiem wam, że mówię. No, słucham cię. Bartix. Śmiało, śmiało. No nie zgadnę, bo nie wiem, o co chodzi. To jeszcze nie zgadnę. Także wiesz. Jak będę wiedział, o co chodzi, to może zgadnę. Piririririm. Wiktor wykrzyknik mody. Przeczytaj. Myślę, że warto. Wtedy ewentualnie będziesz wiedział. Siergi, siema, siema, cześć, czołem żółwior. Wysłałem zaproszenie, to tam jak będziesz miał, to zaakceptuj. No spoko, spoko. Zobaczymy, co wyjdzie. Dałeś laptop do naprawy. No nie do wiary. Dziwnie to brzmi, że nie do wiary, no ale... Ale taka prawda. Po co w tą stronę? Niepotrzebnie. Aga, ale tu Rawi cię słyszę jakby tu. Aga też grała, także... Znaczy, ja uczyłem Agę, słuchajcie... Cześć Pawski, siema, siema żółwior. Też uczyłem Agnieszkę gry w szachy. To jest, słuchajcie, no naprawdę proszę się tutaj nie... Proszę. Masz odsłoniętego królową, masz odsłoniętego. Ale królowej nie dajesz szacha, tylko królowi. To króla. No ale nie mam nadal odsłoniętego tego. No, było. Co było? Wcześniej było. Na razie, na chwilę obecną, to ja nie mam takiego większego problemu z tym. Z poruszaniem się, bym powiedział nawet. Rzekłbym nawet, że kwestia przyczajony tygrys, ukryty smog, jak to się mówi. Jakże wiecie. Co mam zrobić? Wykrzyknik mody wpisz, to będziesz wiedział. Ewentualnie, jeżeli chcesz moderatora. Tam pytałeś o moderatora, tak? Tu. No panie, powiem ci, że mała zagwozdka. Aj, nie tym, no ale już trudno. No poniekąd źle. Cześć Kubeczek, siema, siema. Jak to w szachach? Cisza. Tak, w szachach to cisza. Co? Tak, taką minę trzeba byłoby mieć. Dokładnie tak. I skupienie nad stołem. Tak. 25 lat, no mat! Tu niektórzy nawet tyle nie mają. Wbijaj chłopie, jestem na tym, na live, można śmiało wbijać. Także wiesz. Ja cię trakę z góry zaprosiłem do znajomych. Tam na tym, na tej stronie? Spoko. Potem obczaję, tak. Bo ja to powiem ci, że ja mówię, ja wszedłem na tą stronę, czekajcie, 20, nie, no ile, z godzinę temu może? Także nie tak szybko. Spoko. Także wiesz. Ale powoli do przodu. Razem pisane, kolego, razem pisane. Ja ostatni raz grając więcej tak to z 6 lat temu. Powiem wam, że tak, szachy nie są może aż tak popularną grą. Siema, siema. Cześć. Nie są... Są bardzo popularne, są. To w zależności jak to na to patrzy, wiesz. Ja już muszę wyciszyć, dobra. To wszystko jest podejście względne, bym powiedział.
Natomiast są popularne, tak, ja nie mówię, że nie, ale nie aż tyle na dzień dzisiejszy, żeby ktoś mógł powiedzieć, że wszystko pamięta. Bez dwóch zdań, nie? Też nie pamiętam wszystkiego, słuchajcie. To jest, wiesz... wszystko gdzieś tam człowiek się kręci w dawnych sprawach. Już powiem wam, że też, no mówię. Lata lecą. O, to tak to... Która to jest wersja szach teraz? Proszę? Która to jest wersja szach? Tam jest kilka. Ale co szach? Wersji. Nie ma żadnych wersji szachów. Jest jedna. Dwuosobowa. Co tam sobie słychać w ogóle? Outlawsa zacząłem. Mhm. I tak chodzę, biegam i szukam, co mogę zebrać i mój cowboy się robi głodny i nie wiem, gdzie mu żarcie jakieś znaleźć. No. Nie wiem, czy tak słychać, jak mu brzuchu burczy, mam nadzieję, nie, że nie. Nie. Bo śmiać mi się chce, bo tak fajnie wygląda. No. Przygotowania do Wiedźmina robię na Outlawsie. Tak myślałem. No, teraz słychać, że tam coś bijesz. Miałem kolegę, jak byłem u niego, to po prostu graliśmy w szachy. No. Szachy, bardzo fajna gra. Oczywiście, że tak. Ja pamiętam, jak za gówniarza kumpel mnie nauczył, książkę sobie kupiłem, ja potem ojca nauczyłem i po nocach graliśmy. No nie, mnie nauczyła mama. Słuchajcie, jeszcze jak ktoś miał Pegasusa, to może kojarzy. Cześć, Oskar się ma. Na Pegasusie to właśnie już nie było co do wypożyczalni, już była kiedyś wypożyczalnia, nie? Że można było kasety. Nie, no było napisane i generalnie rzecz biorąc, właśnie jak to było w taki sposób zrobione, no to na to wszystko właśnie było, że już nie było co wypożyczać, więc moja mama stwierdziła, no to nauczę was w szachy, nie? No jak nauczy was w szachy, no to nauczyła nas w szachy i tak w szachy zaczęliśmy grać, nie? Już nie było w co, tak naprawdę już nie było co wypożyczać, nie? Słuchajcie, szachy uczą strategii. Jeżeli ktoś naprawdę w szachy uwielbiał grać, to czy grał, czy miał po prostu przyjemność właśnie w granie, no to szachy bardzo dużo uczą strategii i polecam każdemu, tak? Bo jednak to jest dużo daje. Szachy bardzo dużo dają, rozwijają przede wszystkim umysł. Także naprawdę. Polecam każdemu. Raczej Rawi już widzi. Tyle mogę powiedzieć. Mówiłem, że to widzi szybko. Nikt taki sam jak na IT? No a czemu nie? Dokładnie. Tak, ja tutaj będę Trackers Go wszędzie, także zastanawiałem się, czy kompletnie nie odciąć właśnie tutaj Trackers Go, żeby było na to, natomiast nie. Stwierdziłem, że pójdziemy w tą tematykę właśnie, że jednak wezmę na tym samym kanale, nie? Dzięki, Rawi. Spoko. Także, no niestety, przepraszam cię, przegrałeś. Jak mówię, dawno nie grałem. No. Twoja pierwsza partia na żywo, zabójcza wieża, no to wiadomo. Są jakieś osiągnięcia w tym. Słuchajcie, ja nie wiem, to co wyskakuje, to jest wszystko z tej strony, także naprawdę się nie dziw się. Pamol, Boże, ile zaproszeń od razu. Wszyscy raptem nie w szachy zaczęli grać, ludzie. Wszyscy w szachy chcą grać? No tak, to... już trzy, a ty nomad kiedy ostatnio grałeś? No, pisałem, 25 lat temu. Tylko nie wolno mi przy rodziny w Polsce zagrać szachy u nas, bo wtedy gromadzi się dzień, opowiada. Często źle to... Tak, nie, to podpowiedzi w szachach naprawdę nie pójdą. Oskar, wiesz co, ja tydzień temu, rok temu ponad brałem i... co wy robicie, to nie ETS. No tak, a jaka jest nazwa tytułu tego live'a, Simon? A ja mam w tytule moim kanału jest Euro Truck Simulator? Chyba nie. Nie wiem, ktoś coś... jutro gramy w pokera, ale którego? Tylko wiesz, no tutaj nie mogę hazardu pokazywać, kolego. Gra hazardowa, nie mogę hazardu pokazywać.
na kanale. Czy ktoś coś gdzieś jakoś? Ktoś coś gdzieś kiedyś? No Mat, grasz czy nie grasz? Co to? W szachy. Nie, no mówię, ja ostatnio grałem 25 lat temu. I co, nie pamiętasz już? No, musiałbym sobie poprzypominać. No nie, ale jest? Nie wiem. Na koncie? Na koncie? Na koncie? Zachadza zdejmą kanał, więc lepiej nie. Nie zamierzam. Czyli nikt, no dobra. No to ja zacznę sobie jakąś tutaj partię. Ewentualnie, żeby nie było. Z tobą, kochanie? No dawaj, najwyżej się. A gdzie jesteś? Masz jakieś tam, bo ja nie wiem jak tutaj. Mam zaproszenie do znajomych. No to ja wiem, że mam zaproszenie do znajomych, ale... graj szachy online. Szachy online chyba tu jest. Jest na profilu IT. No dobrze, no ale to nie jest tylko kanał i wyłącznie odnośnie, wiesz... tylko i wyłącznie szachów, tak? Także no bez przesady, szanowni państwo. Tfu, szachów. Tylko ETS-a. Proszę? Nie rankingowa. Dlaczego? Tylko gdzie tutaj to jest? Kurczę, powiem wam, że naprawdę... O, dostałeś. No, widzę. Kurde, odrzuciłem jeszcze raz, kochanie. Przepraszam cię. Jakaś Serafonix gra Żalu Czas i ma kanał? Żalu Czas i ma kanał. Nie kumam, Wiktor. Jeszcze raz możesz? Nie, na pewno Minecrafta nie będę nagrywał. Nie mam nic. Tracker z Go jest aktualnie na live czas. O, jestem, dobra. Dostałem. Nie, Minecrafta na pewno nie. Minecrafta na, nie chcę mi ciebie wyszukać. Tracker z Go generalnie. Cześć Alien. Siema, siema. Cześć Simon, siema. Zostanie przerwana. Dlaczego zostanie przerwana? No. Ja się nie ruszyłam. Ale to nie chodzi o to. To powiem, że troszeczkę znowu zostanie przerwana. Ty wychodzisz z live'a czy coś? Nie. Znaczy z gry? Masz czas. Ja wiem, że mam czas, no ale bez przesady. Przecież czas nie, mam 10 minut, to nie powinno tak być. Siema, siema. Szanowni państwo, no, powiem wam chłopaki, że tutaj będzie nudno na tym, naprawdę. Co wy na to? Na przeglądarce, więc masa. Na przeglądarce, więc masa. Obstawiam. Ja mam jeszcze jedną pronkę z szachami. Mogę pokazać. Hej, Tracker, jak tam leci? Siema, siema. Leci, powoli do przodu. A to bardzo dobrze słyszeć. A w szachy se gram teraz. O, proszę, coś dla odmiany. No, a czemu nie? Trzeba. Jeśli nie wykona się w pewnym czasie ruchu, to wywala, bo kończy grę. A, no chyba, że tak. Ale to chyba jak się nie rozpocznie, wiesz, Pamol. Bo w tym momencie ja nic nie robię i chyba tu chodzi o samo rozpoczęcie. Tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje. No zobaczymy, słuchajcie. No ja mówię, no to jest tak... Słuchajcie, no początek początków. Także naprawdę proszę nie patrzeć, ja to nie robię za mistrza absolutnie. No, tak jak mówię, absolutnie proszę nie patrzeć, że ja jestem tu arcymistrzem czy coś takiego, nie? Tak, no, no dzięki. Powiem wam, każdy system szachowy, każda strona, każda gra szachowa ma jakieś swoje reguły, zasady. I tak to wygląda. Nie będę, Oskar. Raczej nie będę. Znaczy, słuchajcie, ja mam wiele gier, które nie jestem w stanie wam po prostu pokazać i tyle, no, co to dużo mówić, no. Ty też, layout, który tu widzicie, no to w 90% to jest tylko strona, tak? Zamiast ETS Polish Player, tak, szachy, siema, siema, żółwior. No mówcie coś, szanowni państwo, no śmiało, halo, że tutaj 8 osób na czacie, a tu nikt nic nie mówi. Już aż 8, czekaj, bo poluję na zwierzaka, bo głód mi już ucieka. A ty w co ty grasz w końcu? A Wiedźmina! No tak, bo ty kupowałeś. Nie, jeszcze nie Wiedźmina. A w co? Teraz w Outlawsa, to jest Dziki Zachód. A, dobra. Chodź tu, Jelonku, chodź, bo przecież muszę coś zjeść. Nie znaleźć, nie chcę mi ciebie wyszukać. Tracker z Go, kolego, no nie ma innej możliwości. Wszyscy mnie znajdują, także no,
Nie razem, nie z wielkiej, nie z małej, po prostu wszystko z małej po prostu wpisz i tyle. I nie powinno być większego problemu. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tylko mówię, no na spokojnie może być. Nie powinno być problemu. Witam wszystkich. Co tam dobrego słychać? Troszeczkę z innej perspektywy chyba teraz, tak? Macie tutaj żółwia Franklina. Zobaczcie, jak on tu sobie fajnie siedzi. Powiem wam, że mistrzowsko. Jak na niego tak patrzę czasami, to naprawdę przyjemniej się robi. Znaczy, ja potem podam jakiś link do profilu, nie? No i muszę Nightbota ogarnąć. Siema, halo, halo. Muszę kontrolować tego. Bo ja nie widzę, kto tu mówi w ogóle. W pewnym momencie. Ja muszę w końcu tego Nightbota w ogóle ogarnąć. Nie, ja powiem ci szczerze, że już teraz mam odpalone. Cześć Magda, o właśnie, to ty wpadłaś tutaj. Ja już mówię, nie wiem, kto mówi, bo mi się nie wyświetla, nie? No, ale mi się tu nie wyświetla i dlatego, wiesz, tak. Bo jestem anonimowa. No dobrze, siemka, dobrze. Siemka. No cześć. A kiedy będą jeszcze oprócz ATS, ETS? Oskar, to w zależności od komputera. Cześć Hotgry, siema. Cześć Michał, siema. To w zależności od... cześć Piechur, siema, żółwiór. W zależności od komputera, jak sobie tam, wiesz, już na ten komputer powoli gdzieś tam dociągam. Powoli, no to będą inne, nie tylko ETS, nie? To na pewno nie tylko. ETS będzie podstawowy, natomiast oczywiście będzie wiele innych, nie? Powiem ci, Kotek, że naprawdę jestem zaskoczony. Pozytywnie. Czy ja dobrze widziałam, że Ravi przegrał? Tak. Nie, on taktycznie się wycofał. Tak, dokładnie. Czemu? Ktoś musi być na pierwszy front. Nie będzie przecież grzecznościowo tego robił Trackersowi na jego kanale, w jego live'ie. A dlaczego nie? Ja jestem tylko graczem, słuchajcie, bez przesady. Ale widzę, że moja nauka, kochanie, nie poszła w las. Sebastian, ja dzisiaj tylko jeden filmik obejrzałam i 3 nauki z tej zrobiłam. To wszystko. No i widzisz, i powoli idzie, no. Nie, no spoko, ale ważne, że słyszysz, nie? No, szanowni państwo, Magda też przyszła marna tutaj. Znalazłem cię, ale nie mogę cię zaprosić, bo aktualnie grasz. A, no chyba, że tak to wygląda. Czy tak, nawet... zginąłem z powodu głodu, to wszystko mi stąd zniknęło. A to ciekawe. Wszystko straciłem. Co za głupia gra. Ale spokojnie, jak się... odrodzisz, że tak powiem, to później idziesz w te same miejsce i to wszystko odzyskać. A co to za giera? A gdzie to mam odzyskać teraz? Kurde. A co to za giery macie? Szukaj swojego ciała. Tak? Pod literką M, jak się odrodzisz, pod literką M masz mapę i tam jest taki krzyżyk czerwony. Tam musisz iść. Nie Piechur. Cześć Oskar, siema. Piechur, to są na chess.com, po prostu. Jedna z takich największych stron z tym związanych. Także... dobrze mądrych posłuchać. Jak tam dojdziesz do swojej postaci, to wciskasz literkę E i wszystko sobie, wszystkie te, to co znalazłeś, zabierasz. Zabierasz z powrotem. Oh. No powiem ci, kochanie, że ja sam mam teraz zagłoskę, naprawdę. No. Jak ruszyć. No. Tylko, że tobie czas leci, nie? Z którym jesteś? Czarny czy białe? Czarne. Kurwa, co to? Znaczy u mnie zawsze jest na dole. Zawsze masz... ja mam nie mam zrobione tak, że białe na dole, bo to człowiek się myli. Zawsze mam swój kolor na dole, nie? No to tak samo jak grasz w szachy. No bo ty też grałaś, tak? Rozumiem, że wiesz. Tak. No to tak samo jak masz normalnie, wiesz, szachownicę przed sobą, nie? Czemu na pierwszym, najprostszym poziomie od razu niedźwiedź ze mną biegnie? Dobra. On zawsze biega, ale uważaj. Nie drażni lwa. To on biegnie za mną teraz. Chciałem podejść do tego X-a, tego zgarnąć to wszystko i on mi tu... O, teraz mi znowu zachlatę. To jest nie fair. Jak może być tak, że w grze, kiedy się zaczyna, od razu cię dzikie zwierzęta takie duże atakują? Ale wiesz co, Oskar, szachy uczą, naprawdę uczą. Ja domyśliłem się, że to nie będzie popularne u mnie na kanale, także słuchajcie, to jest typowo taki relaksacyjny
że naprawdę chill out na najwyższym chyba poziomie, jaki może być, bo no tutaj nie ma nic, nie wiadomo, Bóg wie co. Nie, absolutnie, no nie może czegoś, to nie jest jak w tych, jak w Warcabach. W Warcabach musisz bić, tutaj nie. Tu nie ma takiej konieczności. Także tu troszeczkę inaczej to działa. No chyba się zbliżam. Nomad Sebastian, dead body. Mówisz? Tak, lecę znaleźć swoje martwe ciało drugie. Mhm. Ciekawie się robi w tej grze, widzę. No i co z tego, że bicie jak mu może się... Tak, dokładnie. Króla trzeba zamatować. Znaczy jeszcze może być pad, no to pad to jest bardzo rzadko spotykane, ale zdarzają się sytuacje, także no tutaj... No i konia mi zbijesz. Nie można wykluczyć. Co ci zbije? Nic. Jakiego konia? Nic mi nie zbijesz. A jakiego ci konia mam zbić, jak ja nie mam bicia na konia żadnego? Przecież ja nie mam żadnego bicia na konia. Nie mogłeś koniem zbić. No ale po co, jakbym stracił konia? Przecież masz obstawę na dwa baty, no co ty chcesz? O, proszę. Będzie wojna. Nie. Wiesz, Aga ma, Aga też trochę inaczej. Aga by może nie tyle co biła wszystko, bo to trochę inaczej, czy zbijała, tylko no trochę inaczej nie grała tak jak ja grałem. Ja w kilku turniejach już brałem udział, bardzo dawno temu, szanowni państwo, bardzo dawno temu. Także to trochę też inaczej wygląda z mojego podejścia, czy z podejścia osoby, która dopiero załóżmy zaczyna tą przygodę z szachami, nie? Także wiecie, to też. Ja brałem udział, słuchajcie, żeby was nie okłamać, w wieku 12 lat? Szóste miejsce zająłem, także na 48 osób. Nie było tragedii. Rawi mógł ci to powiedzieć na początku, nie? No właśnie. Tego nie wiedziałem. Cwaniaczył. No. Dokładnie. To co Oskar mówisz. Poszedł do gry. Proszę? Gdybyś powiedział teraz wcześniej Rawiemu o tym, to by nie podszedł do gry. Podszedł, tak. Nie dałby ci forów. Siema Mati. Cześć czołem. Żółwior. Cześć. Także mam nadzieję, że może seria się przyjmie, a kto wie, no słuchajcie, no ja nie będę tutaj mówił wam, czy warto, czy nie warto. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Fajnie by było. Ja oglądam tutaj na tym chess.com, jak gracie. No tak, bo tam też można, oczywiście. Tam też można, jak najbardziej. No, znalazłem się. Jak to zabrzmiało? Znalazłem się. No. Tak jakby się zagubił. No powiem ci, Aga, że ja mam problem tam się przebić do ciebie. Naprawdę. Widzisz, Mati? Potrafię szokować. W prawo daj ten pionek? Który w prawo? Słuchajcie, jeżeli chcecie mi ewentualnie zaproponować coś, to musicie powiedzieć mi, z którego pola na które pole. Cześć Wikson, siema żółwior. Czyli na przykład goniec z F6 na E4. To wtedy ja będę wiedział, o co chodzi. W tym momencie to, że w prawo pionek, jak ja mam ileś tam pionków, za dużo mi to nie podpowie, nie? Także wiecie. Też trzeba mieć właśnie to takie pole widzenia, o. Ale przebić jest ciężko się tutaj, jak się broni jak może. Czy trzeba będzie chyba zastosować inną metodę, a tutaj czas leci. Czas leci. Czas jest. Tak, no jest na czas. No. Ty to od razu. Proszę? Ty to od razu. Niekoniecznie, czy tak od razu, czy nie od razu. Pewne rzeczy się widzi, pewnych się nie widzi. Odsłoniłam się trochę. No to ja widzę, że się odsłoniłaś. Znaczy jak napisałeś mod, to tam było powiedziane co i jak. Także no na pewno.
Znaczy wiesz, szkoda, że nie umiem grać w szachy, lepiej by mi się oglądało, ale może się nauczę. Oczywiście, proszę bardzo. Z A4 na B4. A4. Nie mam nic na A4, kolego. A jest po prawej stronie, tu jest A. Także tutaj nic nie mogę poradzić. Offline? Trampek offline numer. Znaczy wiesz, ja obstawiam, słuchajcie, ja obstawiam to, że to nie będzie popularne. Ale, no słuchajcie, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Czy jeszcze 35 sekund i wygram raczej. W ogóle, żeby... nie było, że namawiam do gamblingowania, ale poszedł dziś do sklepu kupić zdrabkę, zyskałem go. No, ważne, że się, wiesz, nie straciło, o tak to nazwijmy. To jest najważniejsza sprawa, tak? No, sorry, kochanie. Kto teraz będzie z kim grał? Znaczy nie wiem, ja na razie gram sobie, bo sobie gram po prostu. Także to... nie zauważyłem. Gada. 19 sekund mam. No. Daj mi swoje, nie wiem, 2 minuty. Nie mam jak, skarbie. No z chęcią bym chciał, ale nie mam jak. Kurde. Tutaj się ruszyć nie mogę. A jeszcze królówką nawet nie wyszedłem. Powiem wam, że mam zagwozdkę. Ale to chyba trzeba będzie zrobić w taki sposób. Się po prostu ruszyć do przodu. Także myślę, masz 10 sekund, kochanie. 9, 8, 7. Szachy, go! Dobre. Schacher go. 5, 4, 3, 2. Dziękuję. No błędów po... Boczna wygrana jedna jest u mnie. Tak, masz przeoczoną wygraną, a z chęcią zobaczę u ciebie tą przeoczoną wygraną. Czyli przeoczone zwycięstwo. Właśnie chciałem się dowiedzieć, w którym momencie. No właśnie. Bo tutaj, słuchajcie, to jest pokazane, bo można sobie włączyć analizę. Oczywiście to jest w płatnej wersji, ale można włączyć. Także wiecie. No dobrze. W którym miejscu? Książkowo. W którym miejscu miałaś to przeoczoną wygraną? To mnie tak zastanawia. Analiza jest dobra. A, co jest błędem, co jest najlepsze? No, powiem wam, że... ciekawe. A, że ja cię powinnam konia zbić, tą, co na poprzekątną. Aha, no tak myślałem. No to co ja ci powiedziałem, że... Ale ty byś mi, wtedy byś mi pionkiem zbił. Ale wiesz, to tam gdzieś tam jest. O, dziękuję! Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Pamol. Dziękuję. No dobra, ktoś gdzieś jakoś chce coś, ktoś pograć? Ktoś się czuje na siłach? Ja bym chciał. No dobrze. Gdzie tam ja mam... Jestem teraz w szachy online, aczkolwiek nie wiem jak tutaj. Ja się dopiero uczę. Tego przynajmniej. Szachy live chyba to jest. Tak, to jest szachy live, dobra, nie odbieraj. Trampek, tak? Dobrze. Proszę bardzo. To ja mam białe? O! A to ciekawe. Za słaby jesteś. A, ile razy trampek grałeś? Dopiero dzisiaj zacząłem, w sensie na tej stronie. Ale tak ogólnie grałeś już, czy nie? No grałem. No to dobrze, to najważniejsze. Jak już grałeś, to najważniejsze. Byle do przodu, jak to się mówi.
Byle do przodu. Co nic nie mówi? No bo się wszyscy skupiają na szachach. Wiktor, moderatorem możesz być, jeżeli ewentualnie ja bym na to zdecydował. Na chwilę obecną nie poszukuję moderatorów. Wykrzyknik mod, tam było napisane co i jak. Można się dowiedzieć. Ja już rzuciłem na bizona z młotkiem. No to ciekawie. To ciekawie. Powiem ci, że dość interesująco. Kurde, nie miałem nic innego, no co? Jak mogę ci zaproponować temat, to wespie strzały, kurde, zrób. Co z tymi strzałami? Jak ja łuk jeszcze nie mogę. I łuk musisz mieć, no. No, ale nie mogę, trzeba jakieś miliny każe gdzieś szukać. I szybko spierdzielać. Jeszcze nie mam linów. Strzały mogę już robić, ale linów nie mam. Linów? Linów nie mam, tak. Linów nie masz, okej. To widzę, że to gruba jazda się zaczyna, to tak nie ma na łatwiznę. No słuchaj, a grasz na singlu? Na singlu, no tak. Na multi to na razie nie wchodzę przecież nawet. Nie wchodź na razie, ja tak samo będę grała na singlu. I szefu, co chwilę nie bierz buchów, bo coil spalisz? Coil spalisz? Tam bez przesady. Płuca załatwisz. Bo ja też idę na singla, bo na multi jest po prostu... Cześć Lukas, siema, cześć Łukasz Gaming, żółwior. Na multi plus, że można z kimś pograć, nie? Jeszcze raz Trampek? Nie wiem jak z tej sytuacji wejść. Znaczy i tu już masz pozamiatane generalnie. Czyli można byłoby jeszcze trzy razy wziąć tutaj, pokombinować, ale no... Jest szach w tym momencie, tak? Jest tylko jedna luka. Która za dużo ci nie da. Także dzięki. Dzięki. Piechur, kiedy kurs? A to co, z Rickiem nie gadałeś? Do Ricka trzeba było. Ale to było szybkie. I chłopak poległ. Ta. No, zdarza się. Zdarza się. Czy ktoś coś jeszcze? Gdzieś coś jakoś? Ma... Proszę? Z2. Mhm. Ma ktoś jakąś ochotę? No ktoś jeszcze chętny jest? No chyba już nie. Rewanżyk? Proszę bardzo, nie ma problemu. Nie będę się kompromitować. Dlaczego? Nie. Chcę być twoim znajomym, proszę bardzo. Pamol może, tak? No, zaproszenie czekam ewentualnie. Bo ja nie wiem, nie widzę. Tutaj zagraj ze znajomym. Na razie tylko mam trzech. Albo to ostatni przeciwnicy. Tutaj są chyba Trampek online. Kurczę, powiem wam, że troszeczkę się gubię w tym. Zawsze się mylę szachy online. Czym się to różni? Aktualnie nie grasz, dlaczego nie zacząć? No, chcę zagrać. Graj. Okej. Okay. Ale z kimś chciałbym zagrać. A, tutaj jest, okej, okay, akcept. Z kim ja zagrać? A, czekaj, przepraszam, bo ja coś tutaj zacząłem, także sorry, z jakimś gościem zacząłem. Także zaraz zobaczymy. Wybacz, Ravi, ja po prostu kliknąłem, co mi tam kliknęło się i tak mi wyszło, nie? Może ktoś jeszcze chce zagrać? Dawido, spoko. Masz chętnych, tą znajomych. Czy dobra jest ta kierownica, kiedy się dzieje, że... Jest to bardzo dobra, ja naprawdę nie narzekam na tą kierownicę i polecam ją bardzo, nie? Także pod tym względem nie mogę powiedzieć. O, jest okej. Okay. Pod tym względem jest okej. Okay. Polecam, bo kierownica jest naprawdę spoko. Jest dobra i... Nie mogę jej nic zarzucić. Także wiesz. Jest teraz offline. Przeszedł do trybu offline, spoko. W taki sposób pan tutaj kombinuje.
To nawet dobrze, bym powiedział. Tak pójdziemy. To może tak. Tutaj mi raczej pójdzie, albo tutaj, albo tutaj. Tym koniem będzie uciekał raczej. Tak mi się zdaje. Chociaż bez sensu zrobił. Powiem wam, że pierwszy raz ktoś tam... Skąd on jest? Z Czarnogóry gościu jest. A z czym ją dostałeś? Znaczy ja mam tak, no kierownica Logitech G29 plus pedały plus shifter, nie? Że tutaj jest komplecik. Pod tym względem. Także wiesz. Taki sposób. Tutaj będzie chciał, tutaj może, tutaj nie może. To damy sobie tutaj. Zapraszam panią. Wiesz co, ja w szachy ogólnie 21 lat jakoś będzie. Pi razy drzwi, bo tak nie kojarzę. Ale też nie non-stop. Ale nie non-stop, oczywiście, że nie non-stop. To prawie tyle, co ja nie grałem. O, zdarza się. Zdarza się. Ja już dzisiaj nawet wszystkich ruchów nie pamiętam. Wiesz co, no bo to jest tak, wiesz... no, w zależności ile czasu grasz, nie? Jak nie grasz za dużo, to jednak jest różnica. A ja myślałem, że szachami to jak z jazdą na rowerze, nigdy się nie zapomina. Znaczy teoretycznie nigdy się nie zapomina. Teoretycznie tak, ale właśnie wiesz, może ruchy jakby sobie człowiek już przypomniał, bo ja autentycznie nie pamiętam jak chyba wszystkie te były. Chociaż jak, może jakbym sobie tam... Wiecie, jak ktoś nie grał przez wiele, wiele, wiele lat, no to jest jednak problem, tak? Tutaj nie da się go wykluczyć. W żaden sposób. Także wiecie. Pójdzie królówką. Błąd zrobiłem. Duży błąd zrobiłem teraz. Zbije mi na laufra, ale jeszcze, raczej zbije mi pionka. Ale jeszcze mam inny patent. Już widzę. Czyli mam dwie ewentualności. Tak też myślałem, że to może wykombinować. Także ja tutaj mam ok. Szach, drogi panie. Szach to się nazywa. Si. Czyli czekajcie, byle teraz tylko nie walnąć głupoty. Okej, czyli wybitka. Eksterminacja teraz się zaczyna. Szach. To się nazywa eksterminacja. Tak myślałem, że to zrobi. Nawet lepiej dla mnie. To ja bym to sobie zrobił. A, bo on teraz się ruszyć nie może, co mnie bardzo cieszy. Słuchajcie. No tak, mogę tu, spokojnie. Bez większego problemu. Tak, wiem kolego. Wiem kolego, chcesz działać. No ale tutaj tego pana to ja ci muszę tam przestawić. Chociaż niekoniecznie, niepotrzebnie. Okej. Okay. Spoko. Okej.
To mnie akurat nie przeszkadza. Bardziej chciałbym sobie wieżą w końcu wyjść. I no trudno, trzeba będzie poświęcić tego białego gońca, czarnego gońca. Cześć Oska, siema, siema master. Cześć, cześć, żółwior. Cześć Olo, siema, siema, żółwior. Inna gra, tak, szachy kolego, szachy dzisiaj. Ja przepraszam, ale naprawdę no staram się czytać, ale jak sami widzicie, no jest co robić tutaj w szachach. Także pod tym względem no trzeba się pilnować. Jakże pięknie. Ja nie myślałem, że tak mi zrobisz niespodziankę, drogi kolego. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze lepiej mnie to cieszy. O chłopie. Nawet nie wyobrażasz sobie, co ty robisz. No na razie, Kromak. Cześć, 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 żółwior. No tak, no trzeba się skupiać, bo... jednak jest o co walczyć. Dobrze. Czy tutaj będę miał bezpieczeństwo? Si, okej. Okay. Proszę bardzo. I po koniu, drogi panie, i po koniu. Niekoniecznie. Ale okej. Okay. Czyli tak, tym koniem się nie ruszy, ten koń pójdzie tu, nie będzie mógł się ruszyć, ewentualnie tu mi może wskoczyć. Dobra, można cisnąć. W końcu i tak tym koniem się nie będzie mógł ruszyć. Królówką raczej się nie ruszy. Dobry ruch, bardzo dobry. Trochę głupi. Bo nie masz teraz jak tak naprawdę motywu. Walkowe. Brawo, brawo, brawo. Jak macie? Macie, szanowni państwo, tak to wygląda, no. Dobrze, czy ktoś coś gdzieś jakoś? Ktoś tam coś chciał? Rawi, ty chciałeś się rewanż, tak? Tak, chciałem. Nadal chcę. Gdzie? Jak mnie... Ty grałeś na tej stronie, czy nie jeszcze? Nigdy. No to ja też mam taki problem. Dobra, załóżmy, czekajcie, ja się muszę tak, profil, motywy nie. Graj, szachy on, turniej archiwum, szachy live, nie wiem czy to jest tu, czy coś. Dobra, jest tu, ale no to wygrałem, to wiem doskonale. Raport do partii nie, gdzie tu mogę? Graj. Czy tutaj, zagraj ze znajomym, okej. Okay. Jesteś online? Chyba jestem, nie wiem. Jestem brak, nie, no właśnie nie jesteś, widzę, że nie jesteś. Chyba, że ja cię nie mam znajomych, a może tak. No czekaj, jeszcze raz spróbuj. Zasady czołowi graczy, sklep, zasoby, szachy, zadania dnia, oglądaj, nie, połączone. O, tutaj jest, dobrze. No okej. Okay. Zobaczymy. Wejdź na profil, chcesz grać. Dzięki, dzięki. Zaproś do gry. No spoko. Muszę Rawiemu dać w ogóle zaproszenie. Dodaj do znajomego. O, właśnie. Dobra, to już przynajmniej wiem co i jak. Przynajmniej wiem co i jak. Skupię Oskar, mam nadzieję, że się nie ma problemu. Nie, no bez przesady, no. Czyli wolę Seba, bo tak szef to tak czuję się trochę jakbym był, nie wiem. Gdzieś tam za wysoko trochę, no bez przesady. Myślę, że nie aż tak. Cześć Jakub, siema, siema, żółwior. To będą nudne, tak? Szachy są nudne, ja sobie może włączę muzykę, bo naprawdę powiem wam szczerze, że zdarza się, że można się skupić, ale powiem wam, że znaczy, no, trzeba też wręcz czasami trzeba.
Ale to wiecie, jak to jest. Co tam dobrego? Rozumiem, że będzie teraz zamiast szefu top... Top synus? Synuś. Syn... Ta, synuś, ta. Kochanie, spokojnie. Ale naprawdę, no powiem wam, że te szachy tak mi dzisiaj przyszły. Powiem wam, chyba u Devila powiedziałem, potem u Piotra gdzieś powiedziałem. Mówię, kurde, włączę te szachy. Jak wszyscy zaczęli się śmiać, że szachy, 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 mówię, kurde, włączę te szachy. Zobaczę, naprawdę, bo aż powiem wam, że miałem ochotę. No coś ostatnio mówiłeś, że coś tam innego miałeś zrobić, a nie wiedziałem, że tu szachy chodzi. No ale ja też nie myślałem, że szachy. Nie, to co innego, całkowicie co innego. Czyli jutro będzie live, tak, jutro ZTS-a prawdopodobnie. Także pod tym względem raczej się tam nigdzie nie wybieram. W sapera! W sapera mówisz? No może kiedyś, kto wie. Kto wie, kto wie. A jest już? Tak, jest już. Jest już multiplayer na 1.35, można śmiało działać. Kutuś, czy możesz mi podać tam to? Dzięki. Tam powinno gdzieś właśnie być, bo ja tu... A nie, ja tu chyba mam. Mam, to ja się pomyliłem. Cześć Jankes, siema, siema, cześć czołem, żółwior. Witam serdecznie kolejne osoby, kogo witam, kogo goszczę. Dzisiaj w coś innego. Byłoby jaki poker online w twoim wykonaniu. Wiesz co, tak, tylko nie mogę dawać hazardu. Wiesz, nie chciałbym stracić wielu rzeczy, które mam w tym momencie, także raczej hazardu nie uświadczymy. Także wiesz. Także tak to wygląda. Rami, to ty grasz czy co? Nie, poruszam pionkami. Mówi, że nie szefu. Dobra, synuś, nie pasuje, będzie Seba lub szef. Seba może być. Seba może być. Nie, szef do mnie nie pasuje kompletnie, szanowni państwo. Jak Boga kocham. Sorry, za błędy każdy popełnia. A nie, no bez przesady. Myślę, że przede wszystkim bez przesadyzmu. Nie popadajmy w paranoję. O! Tak to nazwę. Przede wszystkim w paranoję. Ja dlatego napisałem, no. Słuchajcie, naprawdę trzeba się skupić na szachach. Także się nie zdziwcie, że ja tak odpowiadam czasami dziwnie. To jednak jest, wiecie, gra strategiczna, tak? Zobaczcie, Ravi praktycznie nic nie mówi. Ja tylko mówię, że trochę widzów ci teraz wyjdzie, bo Tkaczkowski ma live'a ZTS, więc żebyś wiedział. Hammer, ale to wiesz co, ja myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał oglądać, to będzie oglądał. Ja nie gram w ETS-a, także to jest trochę co innego. Tak, Mati, ale w większości przypadków są jest na kasę, nie? Bo to jest jednak żetonowy, to przeważnie jest na kasę. Gdzie modzi trackers, tylko Kiss Me chyba jest? No chyba tak.
Cześć Kubski, siema, siema, żółwior, no nowego. Cześć Pawcio, siema, siema, żółwior, dzięki, dzięki. I powoli do przodu. Dlatego mówisz, że ja tam zostaję. A dziękuję, dziękuję, Hammer, dziękuję. Nie ma przymusu, aby mod był non-stop na live. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ja teraz mam w ogóle tylko jedno kliknięcie na bok robię i mam całkowite, wiesz, podejście do tego wszystkiego, nie? Także pod tym względem się nie przejmuję. Tu. Psa. Co tu mogę powiedzieć więcej? W tę stronę, tak? Trzeba atakować. Mówi, że trzeba atakować, tak? Kill him. Killem na mnie tamto, nie? Messiah Shahal. Zaraz mi się killer przypomina. Tak, dokładnie. Teraz tylko... Czekajcie, jeszcze mam jeden fajny ruch może by był. Jeżeli by się udało go zrobić, ale nie wiem, czy się go zrobi. Może się uda. Proszę? Nie, to niekoniecznie trzeba, tak? Pamiętaj, wszystko idzie... Cześć Sebol, siema, siema żółwior. Tak, mam FSA. Przepraszam ci Sebol, że tam ci od razu nie odpisałem, a TikTok, ale Hazard nawet w CSGO niby jest, ale nie ma, YouTube nadal uważa, że... Tak, dlatego trzeba uważać. Mam, ale no jakoś nie idzie. Jest, teraz wraca. Znaczy wiesz co, tutaj jest dziwne, bo tak powinna być... Gdzieś pokazana skala, ale tu nie ma pokazanej skali. Możesz wejść na czeską i zobaczyć ewentualnie, bodajże tam widać. No, gołębie pocztowe, szachy nie są, wiesz, szachy są grą strategiczną i uczą bardzo dużo, uwierz mi, bardzo dużo uczą. Także naprawdę w szachy, jeżeli ktoś gra, no to ma przede wszystkim bardzo duże chęci. I to bardzo dużo daje. Także wiesz. Tak, dokładnie. Cierpliwości jak najbardziej też. Zgadzam się z tobą w 100%. Zgadzam się z tobą w 100%. Proszę? Nie, ja do siebie mówię, sorry. Kurczę, no powiem wam, że mam trochę zagwozdkę. Coś tam pamiętasz, Ravi, powiem ci? Nie, co ty, to na ślepo idzie. Ale jednak. No, to masz dobry wzrok, jak na ślepo grasz. Jeszcze raz? A, że Ravi, no. No. To tak. Ewidentnie, racja. Ravi, koniem go. Czy to zauważył?
Mhm. A ja sobie gram, no tak, z 10. Ja będę grał w CS? No, no spoko, spoko. Można porozmawiać. Pawcie, no jestem na ogólnym live, także no tam nie ma jakiegoś większego problemu. Ranga subskrybę musisz sobie nadać. Oskar, tyle co ja, który miesiąc? A. Zgadnijcie, ile ja mam, to dam suba na kanale, jak masz. Nie rozumiem tego, co teraz żeś powiedział. Jak Boga kocham. Także dziękuję, Rewi. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie, nie będzie, nie? Dzisiaj ETS-a nie będzie. Ktoś coś gdzieś jakoś? Znaczy nie chcę, żeby ktoś tutaj myślał, że naprawdę ja się nad kimś znęcam. Absolutnie nie, szanowni państwo, absolutnie nie. Ja tu się nad nikim nie chcę, żeby ktoś myślał, że ja się znęcam, czy podbijam sobie statystyki. Ja nie. Jakieś tam zaproszenie chyba mam. 5 partii na żywo. No może, a bo to się tylko tak najeżdża, dobra. Ja cię zaprosiłem tam do tego. Cześć, czołem Jakub, siema, żółwior. Pawlo chciał chyba bodajże. Ktoś gdzieś to proszę zapraszać. Naprawdę się kurczę uczę. Czekajcie, statystyki, profil. To nie ma nigdzie podejścia takiego bloga znajomi. O, tutaj coś jest, dobra. Mam w końcu gdzieś tam wejście do znajomych. Pamol jest, dobra. Wyzwij, wyślij, usuń w trakcie gry. A, czyli Pamol gra. Czy ktoś coś gdzieś jakoś, czy nie? Nowa tura seba jedzie ciąsza. Ktoś coś? Czy nie? Bo jak nie, no to ja tam se devil ty. No spoko. To ja cię zapraszam, bo możesz na, przecież na Discordzie siedzimy. Także można śmiało wbijać. Zapraszam, szanowni państwo, no co ja mogę powiedzieć. Nie ogarniam trochę tych szachów, muszę się nauczyć na tej stronie poruszać, także proszę mieć tą świadomość. Chess.com. Chess.com. To ja w międzyczasie sobie coś tam zagram, wiesz? Siema devil, devil, siema, siema devil. To ja tam coś tam w międzyczasie zagram, aby nie było. Ja ze dwu z tych przegranych zgłodniałem. Smacznego. Smacznego. Sebastian, ja jestem online, dziękuję. A mi się pokazuje, że jestem offline. Tak, wiem, to jest, mówię, coś tutaj dziwnego jest. Jeszcze mówisz, że na Discordzie, wiesz co, musisz mieć rangę subskrybent, pamiętaj. Ranga subskrybent, czyli znak zapytania, rank na Discordzie musisz pisać. Zresztą w informacjach na czacie to jest napisane, co i jak. Także tam można śmiało się dowiedzieć, zobaczyć. Także zapraszam. Szachy są nudne jak flaki z olejem, jeżeli gra się tak jak teraz ja z wami gram. Na zasadzie poniekąd jeszcze objaśniam i tego typu rzeczy. Inaczej się gra, jak się gra typowo rankingowo, załóżmy, i naprawdę. Chciałem wysłać Pawcionie link do Discord, pokazuje mi, żeby się nie reklamować. Ej! To powiem ci szczerze, że dziwne. Na czym ci pokazuje, Oskar? Bardzo dziwne. To coś ja źle ustawiłem, to cię przepraszam, bo nie miałem za zadanie czegoś takiego. Absolutnie nie. Kolega mi tak tutaj trochę z buta włazi. Powiem wam szczerze. Dziwne. Bardzo dziwne. Jeszcze nie widziałem takiego, który by mi tak właził butami na stronę. Znaczy, dlaczego nie możesz? No każdy może. Jest jako... Nie, właśnie nie ma jako aplikacji. Siła, czy nauczyłem grać? Już zupełnie nie umiem. Można, nie ma problemu. Po prostu, żeby żadnych linków nie dawać. Może. Holender wie, ale powiem ci, że dziwne. Naprawdę. Jak coś tu już jest. Cześć, Dewi. W
szachy, to już mam dosyć. No sorry. Nie, spoko, możemy sobie pograć. Nie ma problemu, ale... No. Na dzisiaj damy innym. Może kalambury? Może kalambury, kto wie. Dzisiaj to kompletnie lajtowy dzionek, jak sami widzicie. Cześć Devil, siema. Cześć Devil, siema. No już tu powiedziałem siema. No, bo ja jestem kurtularny i powiedziałem ci jeszcze raz. Cześć Devil. Cześć. Chcesz moderatora? Dzień do... Ech. A mogę? 2,50. Kolega jest z Izraela, jak widzę tutaj. Nie. Nie, on nie jest smutny, tylko śpiący. Albo pod kątem go widzicie. No jest tylko taka możliwość jeszcze. Trochę naćpany. Dobra. Dobra, nie mam miętkiej gry, ja to muszę 40 giga dysku wyrzucić, żeby sobie Wiedźmina zainstalować. Kurde. A, widzisz. No nic, trudno. GTA poszło, zostanie na playce na razie. No, well. Wyrzuć jeszcze ATS-a. No, troszeczkę przesadziłaś w tym momencie, wiesz, nie dostaniesz już rolatora. Jaka szkoda. I chwała wszystkim widzom. No i teraz weź się, Sebastian, i weź się tam w te szachy, teraz zobaczymy, będzie śpiewała cieniutko. Są widzowie twoi. Ta. Dobra, już nic nie mówię. Mów. A to Spice Head? Twardym, czy tam się nie mieli. Tężuję, czemu cały czas mi wyświetla, jak bot pisze, się ma Forza Sport, każdy to ma ze swoim nickiem. Nie, każdy to ma ze swoim nickiem. Każdy to ma ze swoim. Tapety tutaj podczas tej instalacji fajne się pokazują i już mi się podoba tutaj niektóre zdjęcia. Mówisz? No. Tak, jakieś krótkie tutaj spódniczki noszą te wiedźminki. Okej, okay. No na razie. Dave w TV widzę, że super gra Nightlife. A czemu nie? No, słuchaj, no na żywo, tak? Na żywo, kolego. Tak, tu wszystko jest na żywo. Tu nie ma lipy, to wszystko jest live. Oj tam. Tak jak to było w Killerze, pan prezydent też jest live. Tak, pan prezydent też jest live. Dokładnie. Dokładnie tak. Na razie, Mati, cześć, czołem, żuwior. Nie wiem, chyba to już mówiłem, ale... Powiem wam, że się skupiam. A, takie coś dziadyga mi zrobił. Nie no, te spódniczki to ja rozumiem, ale nikt mi nie mówił, że w następnych slajdach ja to będę jakieś potwory 10-metrowe widział. O co tu chodzi? Mogę przegrać to. Powiem wam, że mogę to przegrać. Patrzę się tylko i wyłącznie na czas w tym momencie i to jest jedyne, co może mi jeszcze dopomóc, bo w tym momencie widzę, że... Znaczy tak, tu i nie mogę pójść, tu mogę pójść. Muszę zbić, bo inaczej po królówce będę miał. A to jest jednak... Hetman jest ważny! Byle nie najważniejsze, tak to nie można patrzeć. Ale oczywiście dość ważny jest. Teraz tak, albo się ruszy... Raczej królową na pewno mi zbije gońca, to nie ulega kwestii. Bo on tutaj będzie chciał się tym ruszyć. Ma okazję, czysto bicie. Także on się tym ruszy.
Wątpię, żeby się ruszył gdziekolwiek indziej. Tutaj się ruszyć nie może, więc jestem kryty. Wyjść tu też zbytnio nie może, bo nic mu to nie da, bo wtedy bym ja mu zbił. Że jedyne wyjście to ma tylko zbicie gońca i tak to zrobi na 100%. Ale jakoś czas idzie i nie wiem, czy on obstawia, czy co robi w tym momencie, bo tak mam, że dziwne. Mówiłem, wyjdzie na 100%, tak wiedziałem, bo będzie chciał tutaj wejść i zrobić szacha. Tutaj mi nie zbije, na chwilę obecną nic mi w tym miejscu nie grozi. Ja bym z chęcią wyszedł, tutaj nie mogę, tu nie mogę zbić nic, czyli jedyne wyjście jakie mam to tylko ruszyć się ku niem. To będzie najbardziej logiczne w tym momencie, powiem wam, bo wtedy sobie odblokuję dwie wersje, mam dwie wieże, zawsze mogę wieżą się schować, on i tak może tylko pójść w dół wtedy ewentualnie, a ja wtedy mogę czmychnąć, nie? To jest takie, wiecie. Też zbytnio nie ma jak się ruszyć, bo gdziekolwiek by się nie ruszył, no coś tu czeka. Tutaj zbić, to ja mu zbiję. Zbije mi tutaj, ja mu zbiję, tak? Przejdzie tutaj, ja mu zbiję. Wyjdzie tutaj, ja mu mogę śmiało zbić, nie ma większego problemu. Także tutaj się nie ruszy, wieżą tutaj się na 100% nie ruszy, bo w każdej chwili mam bicie, więc na pewno się nie ruszy wieżą. Pionkiem nie może wyjść, to też jest pewne. Koniem się nie ruszę, bo wtedy bez problemu zbiję mu tego piona tutaj. I wtedy jeszcze bardziej się mu pójdę. Do przodu. Do której... Nie wiem, wie, w co, w Forza nie mam zielonego pojęcia, do której. Gram sobie, po prostu sobie gram. Dzięki, dzięki Oskar, dzięki. Ale idzie na czas, mam dużo czasu, tak żeby byle tylko błędów nie popełnić. Jest okej. Okay. Także wiecie, powoli do przodu. Gościu jest 1420, czyli on teoretycznie jest lepszy ode mnie w tym momencie. Tak, tutaj trzeba mieć na przycisk. Tu trzeba mieć na przycisk. O, 4 minuty. Przepraszam? 4 minuty, szanowni państwo. Ciekawe. Powiem wam, że naprawdę ciekawe. Ja dawno w szachy nie grałem. Ale w tym momencie jestem naprawdę zadowolony z tego wyniku, co idzie. Zobaczymy, czy pociągnie dalej, czy zostawi to w takim miejscu, jak zostawi. Bo może tak zostawić, to i tyle. Dawno nie grałeś, a wszystkich ogrywasz. Czy ja wiem, ten łód szczęścia. Nie jestem jakiś tutaj nie wiadomo jak. W ustawieniach kolego, w ustawieniach Discorda. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze wczoraj bym z chęcią został, tak jak żeśmy gadali dłużej. Jak żeśmy tak gadali, to nam się tematy nie kończyły. No a teraz by nam się skończyły? Nie, bo szachy są, to jest trochę inaczej. I jesteśmy na live, to tak nie gadamy. O, no właśnie. Ale to dzisiaj możemy to zrobić, no jejku. No, ale można dalej gadać. Tak, dokładnie. Ja mam inną strefę czasu. Zobaczcie, gościu nie wie, co ma zrobić. Jest ciekawe, powiem wam. Nie przypuszczałem. No nie dziwię mu się sobie. Ja naprawdę się też dziwię, bo ja nie przypuszczałem takiej sytuacji, że takie coś mnie tutaj spotka. Tak, 21:36. Myślę, że tą partię zaraz zakończę. Akurat półtorej godziny live'a. Takiego trochę innego. Ale miło, słuchajcie, naprawdę miło, że tyle osób jest. Jeszcze Devil czeka. No tak, jeszcze Devil chce. Devil, ty chcesz jeszcze, tak? No w sumie. Fajnie, denerwuję. Czekałam, już byś zagrał z Bastianem. Dlatego ci tutaj przyciągnęła. No wiesz. A jak przegrasz, to cię zbanujemy. A to proszę bardzo, no dawaj. Na twoim kanale. Zbanujesz mnie na moim kanale. Gościu sobie odpuścił raczej, tak obstawiam, słuchajcie. Powiem wam, że z tym się spotykałem właśnie w 10 minutówkach. Jeżeli ktoś nie wiedział, o co chodzi,
to siedzą do, już do samego końca, a nuż widelec, ta osoba, z którą gra, po prostu weźmie i... odpuści. Odpuści, tak, kompletnie. Zauważcie jedną rzecz, ja mu zbiłem tylko i wyłącznie jednego konia. Nic więcej mu nie zbiłem. On mi zbił 5 figur, ja mu jedną. Jaki jest wniosek? No wniosek jest taki, że gościu no ma ranking, bo ma, ale nie wie co robi, bo no powiem wam, że często się tak spotykało, że jak zacząłem grać, to gościu po 3 ruchach odpuszczał i potem musiałeś czekać te 10 minut, bo jak ty wyjdziesz, to ty przegrywasz, tak? Ja na przegraną dostaję minus 61 punktów w razie W. Na remis jest plus 24, a na wygraną mam 108 punktów do góry, tak? No i w tym momencie jest problem, nie? O, ja mu tylko zbiłem jedno. Poszedł do pudełka, no. David, zastanów się, czy chcesz tam grać, czy nie. 13 sekund, on się nie ruszy. Pokazuje mi czas instalacji Wiedźmina 78 minut. Chyba se dziś nie zagram. Jeje, tam młoda godzina jest, co ty gadasz? Do 4 rano masz czas, spoko. Dziękuję, szanowni państwo. I to na SSD, Boże. No, także tutaj wygrałem, okej, okay, super. Cieszę się. I co, odpuścił? Odpuścił. Całkowicie zostawił grę, 5 minut przeszło, tyle, także... Na bank na dwójkę poleciał, biedny, nie zdążył. Chciałem to powiedzieć. Kto tam, co tam? Devil. Czeka w kolejce już 3 dni. Dawaj, Devil, rozpykaj go. Pokaż, co potrafisz. Jesteśmy z tobą, emocje w górze. Wierzymy w ciebie. Dawaj, Devil, kurde, słuchaj. Jak przejdziesz, to chłopie, to jesteś najlepszy debeściak WTS-a. Mimo, że to nie ma nic wspólnego, ale... Ale słuchaj, będziesz pierwszy, który z nim wygra. Tak. Ja z nim nie wygram. Wygrasz. My ci to mówimy, wygrasz, chłopie. Znaczy, ja się nie śmieję, bo... Do rana masz czas na 250 partii. Ja przynajmniej wiedział, jak w to się gra, nie? O, no to chuj rozjebał system. O, dobre. Idę do domu. Dobre. Liczyłem na ciebie, wiesz? Licz, nie? Zawiedziesz się. Devil, akceptuj. No, akceptuję wyzwanie. Devil, pamiętam, że jak przegrasz, to już przestaje przychodzić na twoje live. Devil, ja ci tylko powiem jedno, słuchaj. Tu nie odwracasz pionków do góry i nie ma, że jedzie damka po całej planszy. To nie ta gra. Rusz się, Devil, bo zaraz przegrasz. Masz 9 sekund. No. Musisz po prostu być na tym, bo inaczej, wiesz, odpadasz, nie? Jest. A tu, białymi, dobra. No, zawsze masz na dole. Masz 10 sekund, szybko. Devil, zbij mu konia. Jak 10? Co? 10? Czemu 10? Już nie, już teraz już możesz grać. Nie, ja, dziękuję. Szach. No już, no tak, o. Szybko poszło. I po ptokach. No, I po ptokach. Nie wiem, ja wiem, że dobrze, że u mnie już chociaż wybierz płytę numer 2. Co? Nie, no mówię, dobrze, że chociaż u mnie jakiś progres. Już mogę drugą płytę od Wiedźmina włożyć, bo tam widzę na planszy, to cienko to widzę. Ej, czy to musi jakiś postęp. Kolego, na dole pod listą kanałów masz... Masz informacje, masz korbkę, masz mikrofon, masz słuchawki, naciskasz korbkę i tam masz, naciśnij sobie tam ustawienia dźwięku. I w tych ustawieniach dźwięków właśnie możesz sobie to sprawdzić, nie? Najbezpieczniejsza wersja, nie? Dawaj, Seba, zaproszę znajomych. Spoko, Jakub, nie ma problemu.
A, czyli można łatwo sobie przypomnieć, bo do każdego do każdej figury widzę od razu pokazuje ruchy, jakie może robić. Tak. Znaczy tak, no to jest jedyny plus, nie? To jest plus tego, no. Czy przy turniejowych nie masz tego, nie? Chociaż no nie wiem. Tak. Obstawiam, że nie będzie, tak. Devil, no to ty już powinieneś wygrać, ty chłopie, no ci podpowiada nawet tutaj, gdzie masz jechać. No włącz tylko ten, stabilizację kabiny, chłopie, i dawaj na tym Tak, dokładnie. Stabilizację. 1-1-1-1 jak równo, a powiem wam, że ja widzę nadal 1056. Piony mogą jechać tylko za pierwszym razem o dwa pola, tak? Bo później nie, mogę, patrz, widzisz, cały czas mam dwa. Cały czas masz dwa? Cały czas mam dwa, także tu nie ma problemu. Ale nie, za pierwszym razem w sensie, że jak ruszasz nimi, a później już... Cały czas możesz tutaj, bo to są rankingowe, ale to nie jest turniejówka. W turniejówce jest trochę inaczej. To w zależności od zasad, no na tej stronie tak jest, generalnie w zasadach nie ma, że tylko po jednym. Ale zobacz, tego czarnego chciał zaznaczyć i już mu mógł tylko na raz, nie mógł zbić na przykład. Znaczy dalej już z podstawowej pozycji możesz pójść dwa razy, ale potem już po jednym, o. No to właśnie o tym mówię, Że z podstawowej, z pierwszej możesz... Tak, ale potem po jednym, nie? A potem już po jednym, no. Tak, dokładnie. Ale piony idą też na skosy, czy nie? Tylko bicie mogą na skosy. Dzięki, Jakub. A tak to tylko pion i poziom? Tylko pion. Nie możesz w poziomie. Nie możesz w poziomie? Nie, no pionkiem nie pójdziesz w poziomie, tylko do góry. No właśnie widzisz, ja mówię, już pozapominałem, kurde, tych ruchów. Pionki to wiesz, no pionek, no sama nazwa wskazuje, że to jest, wiesz, mięso armatnie, tak? Ale z pionka możesz mieć królową, nie? No tak. Królowych generalnie jest nieograniczona ilość. Natomiast kwestie są takie, że możesz, jak to się nazywa? Możesz, co to ja chciałem powiedzieć, chyba bodajże w turniejówce takiej zwykłej, tylko te, które są zbite, możesz odzyskać, nie? No widzisz, o odzyskiwaniu to już w ogóle zapomniałem, nie, już jestem do tyłu dawno. Także tak to jeszcze wygląda. Dobra, Devil, ty się przebijaj do przodu, stań tam, zrób damkę i naparzaj. Zrób damkę! Dobre. Taki mądry, a sam nie zakał. Ja tutaj, ja tu wysyłam żołnierzy do przodu i naprzód. Także walcz, mój zielony żołnierzu. Wysyłam żołnierzy do przodu i naprzód. Fajnie zabrzmiało. Nie ma co. Nie, Devil, ja grałem, ale mówię, już 25 lat temu ostatni raz. Nie te lata. Chcę przypomnieć. Lata te, tylko trzeba było sobie przypomnieć wszystkie ruchy. Już też tam nieraz mnie korciło, ale wiesz, zawsze są ciekawsze, może nie ciekawsze, ale są inne gry, nie? Do grania jeszcze potem. Tak. Riko nieobecny o tej godzinie, żeby Riko był. Riko nieobecny, nie. On to jest, wiesz, godzina 21:30 to on z kurami, także... Tutaj wiecie, pierwszy kogut zapieje, to już koniec. Riko wpadnie, zrobi reklamę tego. Fałestki zniknie. Dobre, ty nie, bo zobaczy tego live'a, potem będzie, że się z niego śmiejemy. Wiesz co, nie jest. To wcale nie z jego, on strategicznie zagrał bardzo dobrze. On jest jeszcze młody, więc no co tu się dziwić, no. Ale zrobił to bardzo inteligentnie, poczekał. Oczywiście. Aż prowadzący. Aż ja pójdę. Tak. Aż na swoją tą, tak, średnią tam zapracował. Tak, dokładnie. To słuchaj, Devil to kurwa przez 3 live do dziś nie może dojść do siebie. No well. Jak on tego dokonał? No. Wystarczyła jedna dwójka. Godzinna.
Tu jeszcze do tego Discorda to powinny być okienka, jeszcze takie wideo wizualne dla każdego. Tak. Przestań. No to przestań. To sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Wymyśliłeś. Strakerki na uroczach oby dla ciebie. Dziękuję, dziękuję ProGamer, Żółwior. Cześć, cześć. Witam serdecznie kolejne osoby, kogo witam, kogo goszę. Siema, siema, dobry wieczór. Miło, miło, słuchajcie, bardzo miło, że to się przyjmuje. Bardzo miło, naprawdę. 16 osób, 14 znaczy. Szach. O, dawaj, dawaj, Devil. Kill him. Znaczy, kill him to on zaraz będzie miał. Devil, nie daj się, kurczę, mówię ci, jesteśmy z tobą. Bierz konia i atakuj. Ta, mówię ci, bij konia. Szach. Znowu? Ta. Weźmy tego szacha, przewróć. I powierzy. Devil, kiedy będziesz miał damkę? CBD? Kiedy damkę będziesz miał? Jeszcze ją mam. O. Kurde, szkoda, że... Szkoda, bo nie chce mi się w tym Gdańsku czekać. Ale to nie czekaj, kolego, na nas. Się umówimy, to najlepiej sobie wziąć i się umówić. Bez przesady. Gdzie czekasz? Cześć, Olek. Siema, siema, Żółwior. Ty nie czekaj w tym Gdańsku, idź chłopie spać, bo to do jutra... Kiedy live z sapera? Olek, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego... A będzie jakiś konwój z sapera? Tak, raczej będzie. Raczej będzie, kto wie. Raczej tak. No powiem ci szczerze, że nie myślałem, że aż tak się da złapać. Ja też nie myślałem. Coś ty tam narobiłem. No zobaczył, że Laufer jest obok niego, to królówką zbił od razu, nie? A nie zauważył, że obstawę ma na królówkę, nie? Nie, wszachać? I tak długo wytrzymał ho, no to także i tak szacun. No nie? No, oczywiście, byłeś tu najdłużej. Teraz iść na dwójkę. I ta... A, teraz tak, tak. Dlaczego go wyganiasz na dwójkę? Ja nie, właśnie, że siedzi. Nie idź, Devil, nie idź. Zrób mu tutaj i przynajmniej będzie... Zrób mu tutaj, co wy? No bez przesady, no ludzie! Co? Fajnie się to słucha. Ta. Pamiętajcie, jeszcze jesteśmy na live'ie. Tak, ale jest już po 22, całe szczęście. Ale naprawdę, no... Idź na dwójkę. Dobra, dobra, Devil, żartowaliśmy, nie idź, walnij tam. Zostań, zostań. Zostań tutaj, zostań. Zostań, tak. Bo jak pójdziesz, to już nie wrócisz. No. Nie, ty będziesz teraz do jutra tam siedział. Siedź już tu, rób tu. A powiem ci szczerze, że miałem poniżej czasu u ciebie, bo ja miałem 6 minut, ty miałeś 7.30 i się trochę czas odwrócił. No co? Ale wcześniej też było. Ja co ty robisz? No, tak pięknie mi się wystawiłeś, dziękuję. Ja nie ma za co. Mile widziany jesteś. On chce szybko skończyć grę. Tak, ja już na tę dwójkę chcę iść. Devil, nie kończ, bo ty jeszcze tutaj miałeś, kurde, z tego konwój zrobić. Co miałeś zrobić? Konwój miałeś jeszcze tu zrobić z tych figurek szachowych. Jakich, jak tu już nie mam? Przecież on zaraz tu będzie naprawdę sam jak palec na, wiesz. A miał być koń na moderatora. Koń na moderatora. Nie, dobra, już zachowajmy pełną powagę już. Jak tak. Chłopak ma tutaj popłynąć, to już niech popłynie z pełną powagą. Tak, tak. Poważnie teraz. Tak, tak. Kto to się tak śmiał teraz? Kto to był? Strasznie. Ja wiem. Któż to? Niech się cieszy. Kto ma białe? Zgadnij.
Ja mam cały czas. Ty szybko. Kurde, nie, no ja nie wierzę. No przecież Laufer obok niego, kurde, nie kryty, on go nie bije. Devil, czemu nie bijesz Laufera? A, że nie bój. Zapomniał. Tak. Ja myślałem, że jestem czarnym. Szach. Żeby nie było, nie? Tak, ja jasne. Myślałem, że jestem czarnym. No a jak? Nie, no okej. Okay. Czarny rusek, tak. No. Szach. Dobra, pozamiatane. No czekaj, jeszcze nie. Czy nie? No ma jeszcze. No, ale czy ma jeszcze. On go tu może jeszcze przetrzebić swoim wojskiem. No powiem wam szczerze, że naprawdę, cały się, który jest i który dzień. Znaczy wiesz co, u mnie jest już listopad, nie? Devil, atakuj go z flanki. Kart, u mnie już listopad. Jak się nazywa ten kolega, co tam najwięcej gada? Tu wszyscy gadają bardzo dużo, to ciężko mi stwierdzić, który najwięcej gada, jak Boga kocham. Cześć, kocur, siema, siema, żółwior. Nie wiem, ty to specjalnie robisz, czy co ty robisz, bo nie wiem. Devil, jakiegoś konia jeszcze masz? Tak na placu. Wszystkie na wybiegu. Poszły tam u Takersa, widziały, że wolność jest. To tylko ci papież został? Tylko papież ci został. Atakuj go mieczem. Mieczem go świetnym, atakuj. No i dobra, cały misterny plan, nie powiem w co. Uciekaj. Ten drugi nie Devil, tylko ten, co taką bekę ciśnie. Ja nic nie cisnę, to Devil miał cisnąć. Pawcio, nie ma możliwości, żebyś nie działał. Musisz to ustawić po prostu klawisz. Jeżeli klawisza nie masz ustawionego, no to nic nie zrobisz, no. Co ci mam powiedzieć? Musisz ustawić klawisz w ustawieniach Discorda, no. Tyle mogę powiedzieć. Ty, a tak mnie przeciągnął, tak mnie przeciągnął, że kurde, 2 minuty 37. Atakuj teraz. Atakuj go teraz, dobrze, zagadajmy go. Szach i mat. Halo czat, zagadajcie Trackers Go, bo to Devil musi zrobić akcję swoimi figurami. Wiem, Pamol, ale już chciałem, znaczy nie mogłem, Pamol, jak zobaczysz przeoczonych wygranych 0, więc na pewno nie mogłem. Bo on tylko się w tym miejscu musiał poruszać, musiałem sobie obstawę zrobić, także nie do końca. Devil, wygrałeś? Jakby co to ja kalki tylko nic zmieniłem, domyśliłem się, kocur, domyśliłem się. Ktoś jeszcze, szanowni państwo, bo widzę, że tutaj ktoś gdzieś coś jakoś. Zapraszam. Marna, dawaj. Przestań, nie chcę. Dawaj, rozpykaj go. Czekamy nie, na to pół wieczora. Ja nie będę się kompromitować. A, ale ja mogłem. A i mistrzostwo, ludzie. Ktoś coś gdzieś jakoś? Ja nie umiem grać, dajcie spokój. Co ktoś mówił, że szachy są. Cześć, Jan, siema, żółwior. O właśnie, ktoś mówi, że szachy są nudne, no. To może spróbuję. Hmm. Ktoś coś, Jakub, nie wiem, by tam Jakub chciał, chyba bodajże, Paweł. Dawno nie grałem, no spoko, no to zapraszaj, bo ja nie wiem, czy ja cię mam w znajomych. Pamol, no jesteś. Graj. Wysłałem ci zaproszenie, nie? Nie jest aktualnie... Zostałeś poinformowany, ale nie jesteś na tym. Nie jest aktualnie na live, także tutaj nic nie poradzą. Dawajcie, to z taką lożą wspierających, to nie ma bata, żeby nie przegrać. Nie przegrać. A czyli jeżeli ktoś chce, to ja mogę naprawdę zrobić minutówkę. A to przegrasz. Nie ma problemu. Minutówka to tyle się myśli przed jedną minutkę. No co, minutkę? To co to minutkę? No jedna minuta. To tyle się myśli nad ruchem. Nightbot jest botem. Dobra, Pamol, dawaj, wierzymy w ciebie.
da radę chłopak. Jak troszkę pokombinuje, to da radę. Trzeba chcieć. No tak, ja ciągle, albo nie wiem. Proszę? No ten ktoś tam, co ktoś nie tam wszedł chyba. Na przykład, a kto nie umie przyłączyć? Cześć Janek, siema, siema. Witam. Cześć, cześć. Cześć. Żółwior Janek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Trampuś. Cześć. Siema, siema, dobry wieczór. I nastała cisza. Tak, nastała cisza. Devil się wyciszył, bo już tam nie może wytrzymać. Nie, no Devil poleciał. Nie, ja chcę jeść. Ja chcę w końcu. Polecieć. Co to chcesz, Devil? Zjeść. A głodny jesteś. Jestem głodny, no ja tutaj od półtorej godziny głoduję, no. No to dobrze chyba, co? Nie, bo i tak nie schudnę. Masz mieć jasny umysł, jak będziesz grał kolejną partię. No ale bez jedzenia to jak nie mam mieć jasny. Ja słyszałem, że jesteś na diecie. Tak, no właśnie, ponoć jesteś na diecie. Na mięsnej. On nie je nic innego jak mięso. No ja jestem na diecie obrotowej, na ty? Tak. Da, ja on, na jest, mięsnej, on jest na brecie, on, na brecie, kur... na blacie od razu. Masakra. On jest na tablecie obrotowym, no. Tak, na tablecie obrotowym, tak, dokładnie. Fotel obrotowy. Cisza nocna od godziny? O, u nas dopiero się zacznie o 23. U mnie dopiero... Cisza nocna od godziny, twoją fancyś. U mnie o 23 zaczyna się cisza nocna, tak ogólnie w Anglii jest, nie? Jest trochę inaczej, szach. Już? Samol, dawaj tam, nie daj się. Nie daj się, chłopaku, tutaj w tobie nadzieja na najbliższe 2,5 minuty. Jaka cisza nocna, oczywiście. No. Jest dobrze. Wiedźmin czas instalacji 34 minuty. Wow, ty już pokaż mi dzisiaj. No to już potem mnie 2 tygodnie nie zobaczycie. I będzie Yennefer, i Ciri będzie, i będzie się działo. Kto tam kart spamuje? Co tam powiedz? Jaki spam? Ale królówkę zbił. Królówkę zbił. Dobrze, dobrze, zaraz cię tu rozłoży. Brawa dla niego. Rzadko się zdarza. Dziękuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Słyszysz. Ale mam jedną przeoczoną wygraną. To mnie zastanowiło teraz. Czekajcie chwilę. Tak, już chwilę, poczekaj. Co, nie mogę zobaczyć? Gdzie miałem tą przeoczoną wygraną? Wybiłeś, mamola. Proszę? Kliknij w zobacz analizę. Nie mogę, bo ja nie mam tego, nie mam... premium. Widzisz premium, nie? Ale ja mogłam zobaczyć. Tak, bo na początku masz tam kilka razy możesz, nie? No trudno. Jeszcze raz, Pomlu, bo chciałeś rewanż, tak? Także jeszcze raz możemy. Śmiało. A co, już ten? Już się skończyło? Tak. A Pomlu, mam nadzieję, że wygrałeś.
Jesteś jeszcze, Pomol? O, Trampek offline. No co jest? Nie widzę. Na razie, cześć ktoś. Siema, siema, żółwior. Siema, siema. Pamol opuścił pokój, a czyli coś tutaj się nie zategowało. Chciałem sprawdzić, wiesz, ale no, okej. Okay. No dobra, ktoś jeszcze coś jakoś, czy nie? Bo nie wiem. Głupio mi tak na was statystyki chcę podbijać, naprawdę, jak Boga kocham. Dobra, odpalę sobie z kimś, nie wiem, z kimś tam pewnie będę miał. Jakub Zimmerman, aj! Znowu to samo. Znowu to samo. Zacząłem, jak coś nacisnąłem, to wtedy dostałem zaproszenie, nie? Także... Przepraszam. Gościu ma 1504, czyli jest wyższy ode mnie. O, Rosja. No, to już padłem. A, już tu ze spirytusem nie wygram. Bez urazy oczywiście, ale... Naleje cicho, bo wszyscy kąpią. Tam. Dwa lata na tej stronie miałem. No powiem ci, Pamol, że aż długo. Ja mówię, ja pierwszy raz w sumie tutaj jestem, także jakby nie patrząc. Troszku. Ale można by kiedyś pomyśleć jakiegoś elektronicznego monopolu, tudzież coś innego. Mhm. Nie widziałbym problemu. Będzie cisnął do przodu tymi pionkami, coś czuję. A z kim ty teraz tam grasz? Wiesz co, z jakimś Rosjaninem. Rosjanin, jak? Ta. Ser F51. Czytasz czas? Biznes tour można by było to Monopoly, ale widzisz. Kto nauczył cię grać w szachy? Mnie mama. Mówiłem. Na live'ie. Wspominałem, no. Aha. Matula mnie nauczyła, no. Mama grała w szachy? Proszę? Twoja mama grała w szachy? Moja mama? No. Ona ma tytuł. Tak? Moja matka ma tytuł. Czemu się nie chwaliła? Proszę? Się nie chwalisz? Bo moja mama jest taka, że powiem wam, że ciężko przekonać, żeby wzięła i... Aj, zmaściłem teraz troszkę. Troszkę to mało powiedziane. Troszkę bardzo. Chociaż niekoniecznie. O, popatrzcie. No powiem wam, że teraz się zaskoczyłem, bo teraz tak. Tu nie mogłem pójść, tu nie ma... A, źle poszedłem, mogłem... Tak, no. Co, no. Wygrał? Wygrał. No nie zdążyłem nawet nacisnąć, ja nie wiem, te powiadomienia są za szybkie. No przegrałem. Mówiłem, że dostanę w 4 litery. Zdarza się.
Zdarza się każdemu. Co tu dużo mówić? Trzeba było rewanżek zrobić. A, wiesz co, miałem zaproszenie tutaj od Jakuba. Ja to wiesz, ja gram zawsze z jedną osobą jeden raz, bo co za dużo, to niezdrowo też czasami. Co za dużo, to niezdrowo, uważam. Widzisz, debil nie da ci szans, żebyś go rozpykał. Znaczy nie, ja mogę brać i tutaj ja mówię z obcymi osobami, tak? Tak wiem. Debila już chyba nie ma, poleciał na dwójkę. Nie, jest. Egzamin na osobę, żeby nie było. Nie było, ale miałem egzamin na MP, który trwał... No spoko, dobra, nie ma problemu. Jak ja dawno nie instalowałem gry z płyt, matko boska. No nie? Jakie, jakie to nietypowe, tak? No. No, powiem ci, że troszkę. Troszkę nietypowe. Jak nigdy. Wojna, patrzcie. Ale kurzysz tu. Cześć sałata, siema siema. Przeczytaj tytuł. Trzeba zabrać może już tego papierosa. Wiesz, że to jeszcze gorsze jest od naturalnych? Znaczy to teoretycznie jest gorsze niż naturalne, nie? Praktycznie. Praktycznie też czasami tak to gdzieś tam słyszałem. Płuca się obkolejają strasznie. I też to słyszałem. Szach. Szach to był jak blokujesz królową, tak? Króla. Króla jak zaznaczasz króla. Wtedy szacha robisz. Ja bym szach. Dał tej marnej, ja bym dał tej marnej tego moderatora, słuchaj, zobacz. Mówisz? O stary, ona ci tu rozgarnie po prostu nieporządek w 2,5 minuty. No nie? Wiesz, co tu się będzie działo? Pogrom. Widzów, co ty mówisz? Tak. Nikogo nie będzie. Normalnie będzie po prostu, te boty będą między sobą wymieniać informacje. Błąd zrobiłeś, wiesz o tym? Jakub, mogłeś zbić mi konia. Nie byłoby większego problemu. I miałbyś czystą drogę. A w tym momencie troszeczkę sobie... no... Przegrałeś. Czyli mówię o przegraniu takim... Taktycznym. Znaczy przegrał Hetmana, nie? Królowa. Także wiesz. Jakub, nie przejmuj się, przypierdzielisz mu w konwoju ciężarówką na 100%. Zaiste, zaprawdę powiadam wam, że tak będzie. Domyślam się. Rewał będzie... Pójdziesz mu na czołówkę, tak? Dlatego przez najbliższe 3 tygodnie najprawdopodobniej będę musiał grać na EU4. Na EU4 też się da. A wiesz co, można podłączam Kirę do ETS, to dziwnie skręca i nie wiem co mam zrobić. Sajtek 900 stopni? Wiesz co, nie odpowiem ci. Nie mam... Nie kojarzą zbytnio, co może być problemem. Może po prostu sterowniki raz. Nie, sterowniki nie. Drugie ustawienia w opcjach. Może czułość. Jedyne, co by mi tak przychodziło do głowy poniekąd. Na chwilę obecną. To jest takie optimum. Na chwilę obecną. Szach. Mhm.
Kolega już raczej z tego nie wyjdzie. A raczej nie inaczej. Niestety. Tak to wygląda. Że taki manewr. Okej. Jeden. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Już teraz w obronie, kolega raczej. Niestety. O. A jednak. Koledze udało się zbić mi hetmana. Co masz, papierosa Aliena L85 wersja mini? Ciśnie tym królem, ciśnie. Proszę. Ale cisza. Ta pełna skupienia widownia. Jestem tak skupiona na drodze. Proszę. Obudź mnie jak skończysz. Dobra. Dobre. Siema Kamil. Tak, no czujność jest tutaj mega potrzebna. Jak najbardziej, zgodzę się. Ale rozgrywka dobra, Jakub tutaj, no, piąteczka. Chłopak ćwiczy pewno. Proszę? Chłopak pewnie ćwiczył. No. Dwie szachy. Jeszcze raz, kochanie. Mówię, że o wiele szybsza niż moja. Szach. Zrobię ruch, muszę trzy razy pomyśleć. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Zależy od podejścia. Zrób taką minę myśliciela.
19% baterii wytrzyma, spokojnie. Rabi, ty żyjesz? Rabi, to tam napyka z dinozaurami. Cały czas. Ano tak, wspomniałem. Ono tam tłucze te kurde biedne zwierzątka sprzed 450 miliardów lat i... No i co mu zrobisz? Czekaj, ja zaraz zainstaluję, to zaraz mój Wiesiek tam przyjdzie, ci pomoże. Ta. Dzisiaj oglądałem, bo tak... Tylko granie, jak jest czas wolny, mm-hmm. Tylko obejrzałem sobie film, słuchajcie, wcześniej. Mm-hmm. Nawet fajny. W końcu film obejrzał, no to jest sukces. 2010 roku, Kandahar na mm-hmm. faktach, jak Afgańczycy porwali tam rosyjski samolot i przetrzymywali ich tam ponad rok i później ci tam jak uciekli od nich mm-hmm. tym samym samolotem. Dobry film. Ale widzisz. No niestety. Cześć Mati, siema, żółwior. Kurczę, to tam w żebra nogą. Dinozaura? Okej, okay. W żebra nogą dostała. Nie, bo córka mnie uderzyła. A. To dinozauryczka. Tak, tu. Dziękuję. Proszę. Nie spać jak on ale cały czas. Brawa dla Jakuba. Brawa. O, jedna przeoczona wygrana. Ciekawe w którym momencie. Powiem wam, że ciekawe to się robi. Brawa Jakub, naprawdę. Graty. Bardzo ładnie. Brawo. Przetrzymałeś go tutaj równo. No, wiesz co, tylko dzięki temu, że... O, rewanżu chcę. No proszę bardzo, nie ma problemu. Dobrze. Nie ma problemu. Jak sobie życzysz? Możemy jeszcze raz. Ale naprawdę, no bardzo ładnie tutaj jestem... no plusy dla ciebie, kolego, bo bardzo ładnie. Tak, plusik, dokładnie. Ja niestety muszę iść. Dobranoc, na razie. Cześć, czołem, Janek. Cześć, trzymaj się, żółwior. No ale niestety w tym momencie trochę przesada. Gratulacje. Także tak to u waper siebie. No czasami się zdarza, Mati. Ale tak czy siak, Jakub, naprawdę bardzo ładnie. Jak i poprzednia, tak i teraz naprawdę... Naprawdę graty. Ktoś coś gdzieś jakoś? Jeszcze? Czy nie? Ja tam się nie odzywam. O, Devil, dawaj. Tak. Wiemy, że chcesz. Proszę cię bardzo, Jakub, naprawdę, ja tutaj nie widzę najmniejszego problemu. Powiem... Ty żyjesz? Nie, ja umarłem. Ale w trakcie, czy przed, czy... O Boże. Jeszcze raz, okej. Okay. No, Forza, powiem ci naprawdę, no, tak to no, po byku, że jak pomyślałeś, że moja kobieta to facet, to spoko, nie ma co. Co ja usłyszałem? Powoli przestaję ogarniać tego czata, marna ty wbijaj tam na moda, bo normalnie będzie źle.
Proszę? Jesteś gejem? Nie, kochanie. No Mat, ja się boję być moderatorem tutaj. Nic mi nie wiadomo na ten temat, przynajmniej, kochanie. Myślę, że tutaj trochę roboty by było. Ja to bym na przykład pomoderował u Devila, bym tam wyciął sobie trochę, tak. Tak. Devil, co ty na to? Co byś miał wyciął? Wyciąłbym ci live'a, żebyś się nie denerwował w czasie drogi po krawężnikach. Nie. Cześć, zaje fajny, cześć, czołem, żółwior. Ale po co ty chcesz tam coś wycinać, jak on tak większość czasu to jest w toalecie? U Devila to bym nie mógł być, bo u niego to zaraz pierwsze bym przeczytał guten tak i od razu bym już wycinał. No dobrze, no to ja przestanę, no dobrze, no zrozumiałem, o co wam chodzi. Zrozumiał aluzję, kolega, no. No co my chcemy więcej mówić? Jak się tak nie podoba, nie? Wszystko się podoba, wszystko jest dobrze, więc się nie przejmuj, chłopie, ty ciśnij, żeby było tylko zdrowo i wygodnie. No comment. Na razie, Kredek, cześć, cześć. Żółwior. No słuchaj, sam nas tu na tego czata zaprosiłeś. Że ja w ogóle nie wiesz, nie mam żadnego problemu z tym, kolego, naprawdę. Ja długo myślałem, że powiesz, nad tym. Myślałem, że powiesz, że nie mam żadnego wpływu na to. Nie. Nie mam z tych żadnych problemów. Ja mówiłam, że jestem bardzo wstydliwa. Ja też. Jak to tam się tak zachrząknął i po co? Debil, to ty? Nie. Ja też nie. Ja tym bardziej nie. Ja też nie. O, Ravi! Żyję. Żyję, to żyję. Nie, bo zginąłem. Co dinozaurek cię wpierniczył? Ze smakiem. Myślałem, że coś innego powiesz. Nie mogę, jestem na live i to nie u siebie na dodatek. Jakieś pozory trzeba zachować, to nie wolno tak. Ty myślisz, żebyś chciała tak tylko, żeby po prostu było tylko po chamsku i agresywnie. Nie można tak zawsze. Trzeba czasami z kulturą. No tak, rzeczywiście. No. Przepraszam. No, popraw się. Nie no, spoko, spoko, dobra. Ja powiem wam, ja staram się, skupić. Nie, ty graj, chłopie, ty graj, ty nie patrz. Ty tam tu nie patrz, co tu się dzieje, tutaj msza jest, także spokojnie. Tutaj msza jest. Kochanie, daj mi ładowarkę, jak możesz podać, kabelek. Rozpykaj go tu w końcu i już, no i będzie w końcu szampana być można otworzyć, bo już tam tutaj korki się już chłodzą. Co to było? Ale po co ty tak wszystko musisz słyszeć? Ty myślisz, że tak wszystko będziesz słyszeć i co? Kryzwali mnie. To był ten dinozaur, co prawie go wpierdzielił i mu się odbiło. Okej. Ale nie ma tragedii. Jakub naprawdę trochę potrenować i będzie dobry gracz. Naprawdę. Tutaj naprawdę może nie tyle, co... Znaczy, Jakub, powiedz mi, ile ty masz lat? Mati, czasami też. Ale widzę, że interesuje ludzi, to mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie to.
13 osób, cały czas jest powyżej 10. Tak, tak, to mi się bardzo podoba, to mnie cieszy. Przecież nie można grać cały czas w tego ETS-a. No, no oczywiście. Co? Nie czasu. Ja widzę, 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 kochanie, spokojna głowa. 15% baterii, mówisz? ETS jest fajny, ale ja się zastanawiam, czy może wieczorem nie iść, nie pograć sobie w GTA, polatać Mi-24 i porozładowywać korki na drogach. Kubi1, siema siema, cześć kolego Żółwior, witam cię serdecznie na kanale. Chyba nowe ksywy, nie? Się pojawiają. Tak, chyba pierwszy raz u mnie, witam cię, bardzo miło, bardzo miło. Naprawdę miło. Zawsze warto tak popatrzeć sobie, jak ktoś nowy przychodzi, zawsze fajnie jest. Jakby nie patrząc. Niestety. Jakub, powoli do przodu jest bardzo dobrze, tak ci mogę powiedzieć. Naprawdę do góry kciuk, bo naprawdę bardzo fajnie, nie? Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Kubi. Witam cię serdecznie w rodzince. Dzięki za suba. Dzięki wielkie. No to powiem ci szczerze, że masz potencjał. Jeżeli lubisz szachy, to praktyka, 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 jeszcze raz praktyka i będzie naprawdę fajnie. Także no pod tym względem nie mogę powiedzieć, powoli do przodu i myślę, że bez większego problemu dasz radę. No zobaczymy sobie jedną minutówkę, słuchajcie. Naprawdę, to jest jedna minuta, szachy na jedną minutę. Boże, ja już dawno tak nie grałem. Już bardzo dawno tak nie grałem. Powiem wam, że naprawdę można się tutaj zgubić. Szachy jedna minuta to nie są przelewki. Można się pomylić. Przez jedną minutę tyle myślała nad ruchem. Jest zong. Ja mam 29 sekund, to on ma trochę dłużej. Kanadyjczyk? Nie mam pojęcia, ale działa. Po fladze Kanada. A, przerąbię. Czemu on ma więcej, tak, a ty mniej? No właśnie. Aj! Nie zdążyłem! Nie zdążyłem. Białe wygrały, no. No, to minuta. Minuta, szanowni państwo. Przeoczona wygrana. Miałem wygraną o jeden. Aj! Dawaj go na rewanż. W którym miejscu bym wygrał? Przeoczona wygrana. O.
No właśnie w tym momencie mnie to zaskoczyło. Się chcę zobaczyć, bo tutaj można zobaczyć w którym momencie. Tu białe przeważają. Kurde, w którym momencie, no? Tutaj już on przeważał. Nie miałem przewagi. Ja zaraz wracam. Mogłem tam się wycofać. Tak, tutaj już koniec. A, tu już koniec. No dobra. Zawsze coś do przodu. No dobra, jeszcze raz zobaczymy. 3 minutówkę, no. Zobaczymy, z kim tam uda mi się. 3 minutówka. O, mistrzostwo, dobra. Okej. Okay. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Słuchajcie, sekunda. Dobra, jeszcze raz zobaczymy. Kurde, jeszcze lepiej niż myślałem. Czemu nie? Nie ma to delektować się ciszą. Proszę? Nie ma to delektować się ciszą. No nie? Po królówce, tak myślałem. Spartaczyłem. No, zmaściłem po byku. Zbiję. Tak myślałem, że zbiję. Następnym razem to w statki gramy. Ta. Seba, żona ci zasypia. No, prawie. Czekajcie, bo tu mam jeden ruch i po mnie jest generalnie. No już widzę. Tak, już jeden ruch i po mnie jest. Czekajcie, mam jeszcze minutę. Tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. Pionkiem się ruszę, to w sumie i tak nie mam gdzie uciec. On mi tylko pójdzie, tu jest mat. Tu nie pójdzie. Tak, tu jest mat. Będę mógł się tutaj ruszyć. W sumie tyle. Jedyne wyjście jakie mam to tutaj, ale mi zbije. Ale niech będzie. Tu mi pójdzie, ja pójdę sobie tutaj. No. Tego nie zbije. Teraz będzie mógł zbić tym i będzie mat.
Nie poszedł. On by to... A no tak, przecież by mógł mu zbić. No tak, w sumie. Ona pójdzie tu. Mhm. To jeszcze na wyniszczenie. Konik wbrew pozorom jest wredny czasami. Zbiję tu. Mogę uciekać tylko nim. Tak myślałem. Konia wycofa? Nie, nie wycofał konia. Zbije tu. Ale nie dam się zamatować. Nie ma takiej opcji nawet. Ale nie dałem się zamatować, także nie ma tragedii. No, powiem wam, że naprawdę. No nic, szanowni państwo, bardzo ładnie. A, Jakub jeszcze, no dobra. Mówisz Jakubie, że jeszcze raz, tak? Ostatnia runda i lecem. Czy najważniejsze, wiecie, przegrana nie jest tylko wtedy, gdy naprawdę przegrywasz jako mat, ale jak masz brak czasu, natomiast też niekoniecznie, jak masz możliwość wygrania, wiecie, tak ogólnie, no to też jest inaczej. No na razie, Kubi, na razie, cześć czołem. Dzięki, Jakub. Musisz pamiętać o paru rzeczach. To tak zwane cztery ruchy. Standardowo. 23:47. Nie, no już właśnie kończę. Także, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że graliśmy, że mogliśmy coś tutaj... Jakub, zaskoczyłem cię, czy tu? Tak nie wiem. Bo nie wiem. No. Także, szanowni państwo, dziękuję serdecznie. Żółwior Wielki, tutaj Franklin oczywiście też z wami się, że tak powiem, żegna. Trzymajcie się ze mną jeszcze na kanale. Siedział Devil, siedziała Magda, siedział Ravi, siedział Nomad. Pozdrowionka. Czyli ci co zawsze. Również tak jest. Pozdrawiam. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć Lajmon, siema, siema, Żółwior. No, dzisiaj szachy, no jak widzisz, czasami można coś innego. Do zobaczenia, szanowni państwo, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia prawdopodobnie jutro, ale nie obiecuję. Jutro pewnie ZTS-a. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.